Witajcie, dzisiaj coś nowego, a przynajmniej nowego dla mnie. Czyli efekt metalu na bazie spożywczej folii aluminiowej. Jeżeli praca wydaje Wam się znośna, zapraszam na film. Technika chyba trudna nie jest, natomiast film wyszedł okropnie długi. Więc zainteresowanych tematem zapraszam. Całość powstała na bazie kartonowego pudełeczka, a właściwie jednego pudełeczka z kompletu. Niestety jakość polskiej łuby zawiodła mi wielokrotnie, więc postawiłam na okrągłe pudełko kartonowe. Zaczynam od pomalowania całości na czarny kolor, dowolną farbą akrylową. Karton jest naprawdę dobrej jakości, więc się nie rozpada. Ozdobą pudełka będzie portret wycięty z papieru kolekcji Inspirello. Przyda mi się także kółeczko z papieru takiej samej średnicy jak portret. Kółeczko ma siedzieć tu i się nie ruszać. Dla pewności użyję kleju tymczasowego. Działanie proste jak budowa cepa. Spryskujemy, suszymy około 10 sekund, a potem lepi się do wszystkiego. Klej przeznaczony jest do szablonów, ale jego właśnie potrzebuję do papieru. Szablon stary, znany i ulubiony. To nic żebrudny, działa prawidłowo. A pasta zupełnie nowa, nie widzieliście jej jeszcze w moich filmach. Ma dobrą gęstość. Chcę ją nałożyć bardzo grubo, za grubo i szablon musi to wytrzymać. Twardsza pasta nie nadawałaby się do tego. Zresztą sami zobaczycie za chwilę. Czym grubiej nałożona pasta, tym ładniejszy efekt metalu. Na filmie tego nie widać, ale między zrobieniem lewej i prawej strony zrobiłam przerwę na suszenie. A teraz rzut oka na to, jak grubo nałożona została pasta. Z jednej strony grubo, a z drugiej normalnie. Różnicę zobaczycie na końcu filmu. A teraz jeszcze raz użyję kółeczka z klejem tymczasowym. Tymczasowość polega na tym, że dopóki kleju nie zmyjemy gorącą wodą, kółeczko bądź szablon pięknie lepią się do wszystkiego. A moje kółeczko się przydało ponownie, ponieważ wymyśliłam sobie taką ramkę. Ściągam kółeczko, dadam, ramka gotowa. I znów klej tymczasowy w ruch. Dwie ręce do tej operacji, którą przeprowadzę za chwilę, to za mało, więc klej tymczasowy to taka trzecia moja ręka. Teraz szablon przykładam i ani drgnie. Klej nie pozwoli także, aby pasta wciekła pod szablon. A za chwilę przykleję aniołka gipsowego. Wylałam go przy okazji robienia innych rzeczy gipsowych. Przymocuję go za pomocą specjalnego kleju do gipsu, Extra Forte. Ale niestety aniołek jest płaski, a pudełko jest okrągłe. Po wyschnięciu kleju uniwersalnym palcem wpycham pod skrzydełka pastę. Bo nawet jeżeli coś wygląda głupio, ale działa, to nie należy tego zmieniać. A tu proszę, tak wygląda foremka z aniołkami. Do tego gips. Do gipsu trochę wody, mieszamy, wylewamy do aniołków, suszymy, gotowe. A teraz przyda się klej do złoceń. Charakteryzuje się tym, że po wyschnięciu jest klejący. Wszystkie powierzchnie, które znajdą się pod folią spożywczą, pokrywam tym klejem. Następnie należy poczekać do jego wyschnięcia. Niedługo, 15-20 minut. Suchy jest wtedy, gdy nie brudzi palca, ale się do niego lepi. Folia spożywcza. Najpierw ją zgniatamy i to jest fajne, a następnie w pocie czoła należy ją rozprostować i to już nie jest fajne. Troszkę się trzeba postarać, aby jej nie porozrywać. Teraz przyda nam się tajemne narzędzie zwane dłutkiem kulkowym. Dzięki niemu ładnie wyciśniemy wzory, raczej nie rozrywając folii. Bo tak normalnie to służy ono do techniki pergaminowej. A i jeszcze można nim robić piękne kropki. Takimi dziurkami się nie przejmujemy i tak ich nie będzie widać. Teraz coś trudniejszego, czyli przykryjemy sreberkiem aniołka. Tym razem folię zgniotłam mocniej. Musi przecież starczyć na wielką wypukłość, jaką stanowi aniołek. Najpierw docisnęłam folię pędzelkiem szczecinowym, a następnie dłutkiem. Dociśniętą folię możemy pomalować. Przyda się dowolna farba akrylowa w kolorze czarnym. Do farby warto dodać odrobinę wody. A zresztą nie ma zmartwienia, gdy wyjdzie nam zbyt jasny kolor, pokryjemy sobie czarną farbą wieczko jeszcze raz. A teraz ręcznik papierowy w dłoń i uzyskujemy efekt metalu. Po prostu ścieramy nadmiar farby, zero filozofii. Dół ozdabiam podobnie, ale chcę osiągnąć ciemniejszy kolor dla kontrastu. I właściwie można by na tym skończyć, ale ja jestem upierdliwa i trochę pokombinuję. Dodałam trochę farby w kolorze turkusowym. Niby nie jest źle, efekt lekkiej patynki chyba osiągnięty. I wszystko było dobrze do czasu, gdy nie przymierzyłam obrazka.
Niestety to taka lekka sepia, więc musiałam dodać złoty. Po prostu musiałam. A potem jeszcze niechcący wyciągnęłam patynę. Pudełko stare, obrazek nowy, boli. Na spękania nie miałam ochoty, więc obrazek pogniotłam. Pod ręką zawsze mam patyny, więc lekko przyciemniłam nią boki. Właściwie to mocno popaprałam boki i jeszcze trochę na środku. I na wszelki wypadek jeszcze poprawiłam i polepszyłam, żeby było najlepiej na świecie. Środka nie smarowałam klejem, więc usunęłam folię i wkleiłam dziewczynkę. A żeby już wszystko było takie naj, odcieniowałam brzegi. Aby uzyskać ładny połysk, pokryłam obrazek lakierem rozpuszczalnikowym, moim ulubionym. I dedę, stało się. Potrafię zrobić wiele rzeczy, ale najpiękniej potrafię coś schrzanić. Przypomniały mi się wszystkie znane inwektywy. Niestety, nawet przy takich prostych rzeczach mózgu wyłączać nie wolno. Żeby się odstresować, ozdobiłam środek pudełka. Różyczka zrobiona zwykłą farbą akrylową. A co zrobiłam źle? Lakier rozpuszczalnikowy położony na patynę rozpuścił ją. Stąd paskudne plamy i przebarwienia. Zakryble zaklał szpetnie książę pan. A w środku jeszcze dałam perełki i jakoś mi przeszło. Na stary obrazek nakleiłam nowy obrazek. Tylko zapomniałam go pognieść. Ech, czasami brak słów. Brzegi obrazka normalnie postarzyłam farbą akrylową. A opaskę i kwiatuszek przemalowałam na pasujący turkus. Tak z turkusem, a tak było kiedyś. Jeszcze raz lakier, ale teraz już nic się nie stało. I wreszcie przydały się stare perełki, które mam w szufladzie od kilku lat. Samo z siebie nic nie pasuje, więc trochę je przemalowałam na złoto. A czym? Pastą woskową. Złotą. I to już koniec przygodowej historii o pudełku z efektem metalu. Wyszło tak. Z tej strony pastę na szablon nałożyłam grubo. Tu pastę nałożyłam cieni, więc efekt jest słabszy. Wytrwałym dziękuję za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.